Dzień dobry. No dzień dobry, gadamy o szkole. Niech słuchają. Panie dyrektorki, nauczycielki, kuratorki. Ministerki. Ministerki. Co sądzą o szkole uczniowie? Co sądzą o szkole uczniowie? Nie zdało 25% matury z matematyki, a oni co teraz myślą? Nie mamy szans na studia, na nic. A kto uczy, pan czy pani matematyki? Pani, teraz jest lepsza, ale tak? Jedna wyzywała nas na przykład. Czemu? Stara panna czy mężatka, nie wiesz? Chciałbym pani Basiu coś takiego, żeby pani opieprzyła Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo wszystkie zło, które jest w szkole, to jest przez nich. Ogólnie zrobiony system nauczania jest, powinno dać im wybierać własne przedmioty, jakie chce się uczyć. No, dobrze mówisz, no. I powinni wyjebać nauczycielkę od niemieckiego. Oni wymagają od nas nie wiadomo co. Jak mamy zadaną pracę domową, to pałę stawiają jak nie mamy, a jak mamy, to ani nawet głupiego plusika nie stawią. A co za kurwy widziałeś? Jest taki problem, że po prostu dzieciaki małe targają do szkoły plecaki takich kilogramów, nie mają szafek żadnych, w ogóle nowoczesności w tych szkołach. Trzeba szafki poinstalować, żeby dzieciaki nie nosiły kilogramowych toreb i plecaków. No. To się już w dupach poprzewracało od tego nieróbstwa. No słuchaj, jest sprawa taka. Siedzi nauczyciel na lekcji, tutaj każą mu przepisywać, zapierdzielać jak jakiemuś parobowi, musinowi. No to po co się dajesz? Po co się dajecie? No słuchaj, to jest dobra sprawa właśnie. To trzeba zgłosić po prostu do ONZ-a najlepiej. No i słuchaj, siedzi zapierdzielać, a samemu jak królowa Elżbieta. Dupę do góry, krzyżówki się rozwiązuje, kawka, herbatka i no i nic nie robi. No i to czy to jest normalne, się pytam? Nie, bo im się w dupach poprzewracało, nie wiesz? No właśnie, w dupach się poprzewracało. Tak jest, w dupie mają tak. Ja mówię, zrobisz siebie małpę, gwiazdę, królową Elżbietę i rozkazuję innym, tak ich to mówię. No. Jak mało żarcie? No mało, walą dwa kotlety i gałkę ziemniaków. No to i tak dobrze jak dwa kotlety. No co chcesz? No mało. A ile byś chciał kotletów? Cztery zjeść? To jedna nauczycielka od polskiego. Drze, ryja, non-stop, co by nie było. Drze, ryja na ciebie, jest źle, drze, ryja, jest dobrze, drze, ryja. Zawsze lubi pieprzyć o pierdołach, nie? Jak przyjdzie co do lekcji, dlaczego opieprza wszystkich dookoła, nie? No. Przynosi to nie dajcie się. Nie? No. Co? To nie dajcie się. No halo, my już mówimy tutaj, bo u nas w szkole to jest taka sprawa, że ślisko na korytarzach jest i zimno i w kurtkach siedzimy kurwa na lekcjach. I muszę powiedzieć, bo mam okazję na koniec, chciałam pozdrowić ciebie. Aha. I Bartka i całą ekipę. Dobra. Nie przejmuj się, głowa do góry. Mi się w szkole bardzo nie podoba to, że nauczyciele nie zmieniają butów zmiennych, naprawdę. Śmierdzą mi nogi. Tam dyrektorka jest taka baśka, mówię ci, z rytarza masakra. O matko! Co tam słychać, dziewczyny? Pani jesteś najlepsza! A skąd dzwonicie? Pani jest to bez! Czego? Żaden nauczyciel nie jest spoko! Tylko pani jest fajna! Gadasz! To wszystkich wywalić, ja będę dyrektorem szkoły, chcesz? Ja bym przede wszystkim zmienił ilość godzin, bo to jest nie do pomyślenia, żeby tyle siedzieć i gnić tam. No. Ja jestem przeciwko w ogóle noszenia jakichkolwiek książek do szkoły. To męczy nasz organizm. Można zajoba dostać od tych książek. Weź dźwigaj 5 kilo codziennie z szkoły. To jest jednięta zajoba, mohrowy beret. Ona woli na kościół nawet niż na szkołę. O masz. Co ty gadasz? Ona ma z księdzem układ. No na pewno. Oni później się pewnie nocami spotykają. No tylko. On na nią, ona na nim. Tak. Pani. Tak, oni we dwoje, oni są parą, tak. No tak. Oni razem, na pewno. Bo w Polsce jest spierdolony system nauczania. Tak. Dokładnie, nie? Dokładnie, Baśka. Kurde, pani Basiu. Tak. Chciałem panią pozdrowić. Dobra, panią dobra. Pozdrawiam. Kurde, jestem wiernym fanem pani. Dobra, dobra, super. Niech pani coś robi, niech pani pomoże tej młodzieży. Dobra, no siemka, bo mam następny telefon. Siema. Siema Baśka, ja jestem Patryk, nie? O, siema Patryk, ile masz lat? No siema, ale masz. Dziewczynę masz? Mam. I co, fajna jest? Zajebista. Co ty, tarło jest? No trochę. Jak trochę, na pół giska tylko? No co ty, ksiądz? Patryk, chcesz kogoś pozdrowić?
Tak. Kogo? Wszystkich ziomków z Szubina. Pozdrawiam ziomków z Szubina. Dwie religie, a jedna biologia w tygodniu. O, masz. Ale patrz jaka kurwa, nie? No a jaka kurwa jest pana w dupę palecie? Posłuchały? To teraz podsumujemy. Ogółem nasze polskie szkolnictwo to smród, brud i ubóstwo. Wielu nauczycieli może być wkurzonych na mnie, że ja się tym zajęłam. To nie moja wina, że we mnie uczniowie znaleźli autorytet, tylko wasza wina. Że już nie jesteście dla nich autorytetem.